Jakub, Józef Orliński, ze mną no, przedstawiać nie trzeba, najważniejsze są dobre humory, ale ty dzisiaj w nowej roli, jesteśmy na planie Top Model. Jak to się stało? Wiesz co, no tak naprawdę to nie jest mój pierwszy raz, tylko pierwszy raz będąc jakby tutaj uczestnikiem w tym sensie, że byłem na tak zwanym catwalku. Pierwszy raz w życiu, jest to trochę stresujące, ale ja lubię wyzwania, lubię jak są nowe rzeczy, a w szczególności kiedy te rzeczy są dla dobrego i wielkiego powodu, więc tym bardziej było mi miło, że dostałem takie zaproszenie i mogłem tutaj w tym momencie być. Dzisiaj zachęcaliśmy do badań profilaktycznych. Uściślimy, ale to jakby nie jest pierwszy raz, kiedy masz styczność z modelingiem. Nie, miałem do czynienia wielokrotnie, bo ja zaczynałem tak naprawdę pracując dla firmy streetwearowej Turbo Color. Robiłem różne takie reklamy czy sesje modelingowe właśnie w tym streetwearze, a później jak już zaczęło mi się lepiej wieść troszeczkę w tym śpiewaniu, no to nie ukrywam, że udało mi się zahaczyć na naprawdę potężne i bardzo poważne modelingowe fashion magazyny, w których czasami byłem na okładkach, czasami w środku, no ale jednak jest to bardzo, bardzo miłe. Lubię od czasu do czasu być za obiektywem i jakby tam zrobić i przymierzyć różne takie stylizacje. No tak, ale tutaj zebraliśmy się właśnie po to, żeby uświadomić kobiety jeszcze bardziej, dać więcej światła na ten problem raka piersi. I to jest, myślę, że przede wszystkim bardzo, bardzo piękna inicjatywa tutaj ze strony Top Model i TVN-u. Powiedziałeś, trochę lepiej w tym śpiewaniu, to bardzo skromne zdanie jak na naszego najlepszego polskiego kontratenora. No i Państwo na pewno mogą kojarzyć Kubę z otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Niezwykła sprawa, że to właśnie Ty zostałeś zaproszony, by być częścią tego pięknego wydarzenia. Jak się odbiera taki telefon? Kto zadzwonił? Jak przyszła ta propozycja? Wiesz co, tak szczerze mówiąc, nigdy nie dojdziemy prawdy, kto był pierwszy, ale ja sobie to wymyśliłem. Ja sobie wymyśliłem ponad pół roku temu, że pierwszy raz w historii Igrzysk Olimpijskich będzie breaking. Ja jestem, wiesz, może nie profesjonalnym breakerem, ale... Robisz no to lepiej ja, pani i pan. Tak, no ale ten breaking, tak, ale ten breaking jest u mnie w sercu, to jest taka kultura, która jest mi bardzo bliska i jakby no, cały czas jakby w tym funkcjonuję. Mam swoją ekipę Skill Fanatics Crew, z którą nadal trenuję i jak jeżdżę w różne miejsca, to nadal trenuję z lokalnymi grupami, które właśnie tam tańczą sobie. Więc dla mnie to było bardzo ważne, żeby jakby nagłośnić to. Trochę tak jakby wiesz, z tym śpiewaniem, że to jest w Paryżu. Ja bardzo często jestem w Paryżu, bardzo często tam śpiewam, więc po prostu zadałem takie zadanie, taki cel mojemu menadżerowi, że hej, no wiesz, ja jestem kontratenorem, często jestem we Francji, może by się coś udało z tym breakingiem, coś, ale nie marzyliśmy, żeby to była właśnie ceremonia otwarcia. No, ale po dwóch miesiącach takiej walki, zdobycia jakiegokolwiek kontaktu, jakichś maili, telefonów, w końcu złapaliśmy się na Zoomie z taką grupą osób i się okazało, że to jest właśnie Tomasz Oli, który jest głównym reżyserem, jest mod, główna choreografka, jest Delfin, główna kostiumografka i jest właśnie Wiktor, który robił muzykę do tego całego show. No i oni mówią, że no oni od początku myśleli tak naprawdę, że w tym Sportivité, czyli w tym rozdziale o sporcie, właśnie chcą zmieszać tą historię Francji i właśnie połączyć ten barok z tymi ekstremalnymi sportami, więc dla mnie to było mega wyróżnienie, więc jak ja byłem z nimi na tym kolu i oni powiedzieli, że chcemy cię właśnie na to otwarcie, no to mi trochę kapcie spadły, wiesz, no to jest tego rodzaju ale sytuacja. Ale też trochę wywalczone, czyli czasem o tych marzeniach trzeba głośno powiedzieć. Trzeba je czasami jakby samemu materializować, bo ja uważam, że jest, dla każdego jest miejsce, tylko trzeba czasami się tam po prostu po to trochę poubiegać, bo skąd czasami niektórzy nie mają pojęcia, że możesz robić coś takiego, czy nie. W tym wypadku właśnie było troszeczkę tak obopólnie, że obie te grupy wyszły sobie naprzeciw, więc to było takie bardzo, bardzo fajne, że ja w ich głowach już funkcjonowałem, bo no, jakby nie chwaląc się, no jestem dość znany z tego, że jestem tym śpiewakiem, który właśnie jest w tych sportach ekstremalnych, szczególnie w breakingu i no było to mega, mega miłe, że oni właśnie myśleli o mnie i że to się udało, tylko milczeć 6 miesięcy. A, to prawda, o tym ja mogłem zapomnieć, że jeszcze trzeba było milczeć 6 miesięcy, ale na koniec muszę zapytać o te ekstremalne warunki pogodowe, czy to jakoś zmieniło Twój występ, czy może jakoś zwiększyło Twój stres, bo efekt był oczywiście znakomity, ale nie wiem, czy to wyglądało tak w 100%, jak sobie wyobrażałeś. Wiesz co, no tak, to było zupełnie co innego. Byliśmy troszkę tak wypchnięci, że okej, no jakby co się mać, to się będzie działo, ale no do ostatniej chwili nie padał deszcz, było pochmurno, ale nie padał deszcz, więc jakby już było za późno, żeby to przenieść na tak zwany plan B, więc trzeba było działać. No my mieliśmy 20 minut choreografii ćwiczonej przez miesiące właśnie z tymi innymi tancerzami, z gimnastyczkami, właśnie z longboardzistami, z BMX-iarzami, którzy naprawdę robili tam takie rzeczy, jakieś podwójne salta, wiesz, z jednej platformy na drugą, nad tą wodą, wiesz, ja miałem być na tej platformie, tańczyć,
oni mieli skakać nade mną, wiesz, tam było tyle takiego naprawdę ekstremalnego sportu. Masz materiał z próby na pamiątkę? Mam dosłownie jakieś sekundy, oni na pewno coś mają, ale... Wyślijcie. No, mam nadzieję, że coś w końcu udostępnią, ale no rzeczywiście zupełnie zmieniło to nasze show i trochę jest mi przykro z tego powodu tych innych ludzi, którzy tam performowali, bo jednak oni się przygotowywali miesiącami i tak naprawdę stali w miejscu. I zamiast pokazywania ich, były pokazywane łódki z zawodnikami, co miało być później, więc no niestety ja swoją robotę jakby mogłem nadal zrobić, bo byłem jako ten gość specjalny i to było już wpisane, że ja śpiewam i jakby mam tak zwany czas antenowy, ale no tam miało się dziać dużo, dużo, dużo więcej. Być może widzowie tego nie zauważyli, ja muszę przyznać, że wiedząc o kulisach tego, jak ma wyglądać ten występ, faktycznie zwróciłem uwagę, że z tyłu te rampy chyba nie były tak aktywne, jak mogły być, gdyby niestety, nie deszcz. Niestety. Na koniec już, bo widzę, jak długa kolejka jest tutaj też do ciebie. Wiem, że musiałeś chyba szybko wyjechać po rozpoczęciu igrzysk na kolejne aktywności, ale czy oglądałeś może, bo pewnie nie spotkałeś, występy innych artystów, Lady Gaga, Celine Dion, jakie są twoje wrażenia? Myślę, że w ogóle całe to otwarcie było naprawdę piękne i było strasznie wielką taką machiną i no być jedną śrubeczką w tej maszynie było czymś naprawdę bardzo pięknym, satysfakcjonującym i wzruszającym, bo to jest jakby taka sytuacja, że wiesz, że bierzesz udział w czymś wielkim, w czymś, co jest ważne i czuć wtedy w tym mieście i w ogóle takie, jakby trochę z całego świata taką energię jedności. Sport ma coś w sobie takiego jak kultura, uważam, że jednak potrafi budować mosty i łączyć ludzi nawet w najtrudniejszych chwilach i czasach, więc to jest potrzebne. To jest potrzebne. A na takim tutaj piaszczystym wybiegu łatwo zrobić coś breakowego? Oczywiście, wszędzie się da. A jak szacuje, na metr to się uda? A nie wiem tego, wiesz, nie wiem. Nie chcę zepsuć panu tutaj Brzyskiemu tutaj takiej pięknej kreacji. To pozdrawiamy Paprocki Brzozowski i myślę, że zobaczymy się jeszcze nie raz, to wtedy sobie pozwolimy na takie fikumiku. Oczywiście. Dzięki, trzymaj się. Dzięki. Wszystkiego dobrego.